Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Nazywam się Ewa Sawicka i w imieniu Białęckiego Ośrodka Kultury witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, które odbywa się w ramach projektu Moje Ciało, Twoje Ciało. Projekt został objęty matronatem przez Fundację Feminoteka i Centrum Praw Kobiet. Dzisiaj porozmawiamy o obsesji piękna, porozmawiamy o tym, jak ona wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, porozmawiamy o byciu na diecie, o zaburzeniach odżywiania, ale też pomyślimy i zastanowimy się, jak odbudować lepszą, czulszą relację z naszym ciałem. Zanim przedstawię uczestniczki dzisiejszego spotkania, chciałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście w drugiej części będzie moment, kiedy będzie czas na zadawanie pytań z publiczności oraz na czacie, do czego gorąco zachęcam, dam sygnał, kiedy ten moment nastąpi. Na teraz nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić obecne tutaj gościnie. Przed Państwem Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyk kliniczny, psychodietetyczka reprezentująca Fundację Kobiety bez Diety. Dobry wieczór. Za Kasią Daria Gradziuk, psycholog i psychodietetyk, także Fundacja Kobiety bez Diety. Dobry wieczór. Aleksandra Dejewska, psycholożka, terapeutka zaburzeń odżywiania i dietetyk. I Zuza Sikorska, założycielka Body Thinking, myślenie ciałem, trenerka języka ruchu, świadomej pracy z ciałem i oddechem. Dobry wieczór. No i żeby nie przedłużać, pierwsze pytanie, dziewczyny. Chciałam się zapytać tak, żeby rozpocząć tę naszą rozmowę, jak waszym zdaniem kultura masowa wpływa na nasz stosunek do własnego ciała, ale też nasz stosunek do jedzenia? Jak wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Jednym słowem, kiedy dążenie do określonego wyglądu może stać się niebezpieczne? To może ja powiem głównie od tej strony podejścia do jedzenia, jako dietetyk. W mediach i wszędzie obserwujemy przepiękne, szczupłe, wyrzeźbione, wysportowane ciała, które oczywiście wiemy, że w większości przypadków nie są do końca naturalne, nawet jeżeli nie są przerabiane w programach komputerowych, no to jednak są efektem kilkunastu, kilkudziesięciu zdjęć, różnych ujęć, ustawień pracy, być może kilku osób. Ale to wpływa na to, że chcemy tak wyglądać. Mamy poczucie, że powinnyśmy tak wyglądać, więc zaczynamy przekładać to na nasze jedzenie, które utożsamiamy z narzędziem, dzięki któremu będziemy mogły osiągnąć ten pożądany wygląd w odpowiednio małym rozmiarze, co jest oczywiście niewłaściwe i trudne do osiągnięcia, ponieważ tak jak każda z nas ma różny kolor włosów, różny kolor oczu, kształt paznokci i różnimy się wyglądem w wielu różnych aspektach, tak każda z nas też ma inną budowę, inny wzrost, inny rozstaw bioder, inny biust. I nie ma tego jednego modelu, wręcz przeciwnie, jest nas, myślę, że nieskończenie wiele kombinacji, jeżeli chodzi o budowę ciała. No ale chciałybyśmy jednak wyglądać bardziej lub mniej świadomie, chcemy wyglądać w określony sposób. No i jedzenie jest właśnie takim naszym najłatwiej dostępnym narzędziem. Z drugiej strony, jakiejkolwiek gazety nie otworzymy, portalu, programu dla kobiet, no to tam mamy różne informacje, co miesiąc jest nowa, super, wspaniała dieta, którą należy spróbować, no bo jakże to tak powstała nowa dieta, ktoś na niej schudł, ktoś ją stosuje, a my jej nie zastosujemy i bycie na diecie jest wręcz takim elementem obowiązkowym dbania o siebie. Mówię to oczywiście w cudzysłowiu, ale jednak jak posłuchamy rozmów kobiet, to jednak ten temat diety się często pojawia. Jest on oczywiście sztucznie generowany w wielu sytuacjach, ponieważ zarabiają na tym producenci suplementów, producenci preparatów właśnie na przykład
nie wiem, koktajli czy proszków do odchudzania, sprzętów sportowych, strojów sportowych i przeróżnych innych rzeczy. No ale w związku z tym, że jesteśmy tym bombardowane, no to chcemy z tego skorzystać, co bardzo negatywnie odbija się na naszym zdrowiu psychicznym i samopoczuciu, ale również zdrowiu, o czym na pewno jeszcze będziemy nie raz powiemy. Czy ja bym tylko dodała i zastanowiłabym się dlaczego, bo pamiętajmy, że media odpowiadają na nasze potrzeby i tak samo algorytmy Instagrama pokazują nam to, co klikamy i może warto byłoby zastanowić się, dlaczego to klikamy. A prawda też jest taka, że my na przestrzeni wieków to nie jest wymysł, że chcemy wpasować się w jakiś kanon. Przecież nosiliśmy peruki, były pobielane twarze, gorsety. Więc to nie jest tak, były rubensowskie kształty też. Więc to nie jest tak, że my nigdy nie dążyliśmy do kanonu, ponieważ z jednej strony pasowanie w kanonie albo bycie w tak zwanej średniej dawało sukces reprodukcyjny. I jakbyśmy nie spojrzeli, to też należymy do świata zwierząt, tak? Chcąc, nie chcąc. Więc chcemy też sparować się. Wygląd, to co daje gdzieś poczucie przynależności, afiliacji, akceptacji. I okej, to nie jest dobre, by wszystko, że tak powiem, osadzić na tylko i wyłącznie wyglądzie, ale myślę, że ignorowanie tego jest trochę zakrzywianiem rzeczywistości, bo mimo wszystko wygląd ma jakiś wpływ i myślę, że nie powinniśmy ignorować, ale nie powinniśmy tylu rzeczy osadzać na wyglądzie i powinniśmy świadomie wybierać, bo to co też myślę, że obserwatorzy mogą nie wiedzieć, czy osoby biorące udział w debacie, to że prototyp piękna, który ma każdy z nas, do którego się porównujemy, powstaje w naszej głowie w ten sposób, że napatrzymy się na ileś twarzy, na ileś sylwetek i my wytworzymy sobie z tego średnią. I badania pokazują, że najbardziej atrakcyjna jest ta średnia twarz i to mamy dokładnie na Instagramie, proszę Państwa, czyli określony kształt ust, określony kształt twarzy, określona sylwetka i tak naprawdę ani osoba, która jest na jednym, ani drugim skraju będzie się wyróżniała i to w tym momencie odrzucamy, więc jeżeli my obserwujemy ileś kąt, gdzie kobiety wyglądają tak samo, to ta nasza średnia będzie bardzo wąska, dlatego też zachęcam osoby, które są w social mediach do wybierania mimo wszystko ciało pozytywnych kąt, w których mamy różne ciała i ta nasza średnia ciała, czyli średnia nóg, średnia biustu, średnia twarzy będzie bardziej realna i ten prototyp piękna, do którego będziemy się porównywali, a co za tym idzie, algorytmy. Proszę zobaczcie, że wiele marek sportowych już teraz zmienia. Nagle są modelki, które mają inne kształty niż atletyczne. Ja myślę, że to jest cudowne, ale to pokazuje, jaką siłę my, konsumenci, mamy i jeżeli dobrze się skrzykniemy między sobą, my możemy wpłynąć na treści, które będą, pod warunkiem, że będziemy świadomie klikać i wybierać to, a media zareagują na nasze zapotrzebowanie. Chyba, że będzie tak jak z kampanią Adidasa i Staników i reklamą, gdzie były pokazane przeróżne biusty kobiece, co było moim zdaniem przepiękną właśnie reklamą otwierającą nam oczy, która została zablokowana jednak, bo jako społeczeństwo jeszcze być może do tego nie dojrzeliśmy. Ja myślę też, że to, co może być ważne, tak łącząc wasze dwie wypowiedzi, to to, że jedno to jest kanon, taki, który jest najbardziej się podoba, ale drugie to też dostosowanie tego do swoich możliwości, swojego ciała, że tutaj jakaś przekracza się czasami granica takiej przemocowości wobec siebie, że okej, w kanonie jest jakaś talia, ale być może moje warunki fizyczne są, jakby uniemożliwiają mi osiągnięcie tego i to może być takim przejściem, takie bardzo przemocowe podejście do swojego ciała, żywienia, trenowania i to może już trochę pociągnąć nas tą granicę, jakby przyciągnąć przez tą granicę takiego już wchodzenia na niebezpieczne rejony, trochę zaburzeniowe, że to już zaczyna zabierać mi jakąś taką część mojego życia. Wszystko zaczyna się kręcić wokół żywienia, trenowania, byleby osiągnąć jakiś rodzaj sylwetki, który być może dla mnie jest nieosiągalny. Tak, właśnie. My uczymy się, że ciągle coś trzeba robić z naszym ciałem. I w ogóle polecam, na Netflixie jest film to jest francuski film, w którym mężczyzna wchodzi, znaczy
budzi się w świecie, w którym rządzą kobiety. I jakby nie chodzi o... nie pamiętam, jak się nazywał. Nie jestem taki chyba łatwy. I zachęcam do tego, byście panie zobaczyły, jak... Bo tam mężczyźni stosują właśnie depilację, chodzą na... Wkładają sobie wkładki do pośladków, by były podniesione. I oni w zasadzie robią dokładnie to samo, co my kobiety. Ale mi bardzo pomogło zobaczenie tych wszystkich zabiegów, jakie one są w dużej mierze bez sensu, kiedy widziałam to, jak robią panowie. I to mi otworzyło oczy, bo było to dla mnie oderwanie. I mówię, faktycznie to jest bez sensu, a przecież mężczyźni tego nie robią, bo z drugiej strony nikt ich nie nauczył, że z ich ciałem jest coś nie tak, nie? A my przecież w zasadzie już od małego, ja pamiętam jako dziecko słyszałam, dla urody trzeba cierpieć. Tak. I moja mama mi to wpajała, tak? Bo moja mama te wartości gdzieś tam miała od babci i to tak myślę, że z pokolenia na pokolenie idzie. Tutaj już poruszyłyście takie wątki jak ten ewolucyjny aspekt związany z pięknem, czy ten związany z branżą, z tym wielkim, wielomilionowym, wartym wiele milionów rynkiem, który nakręca tę obsesję piękna. A ja sobie jeszcze myślę o takim wątku związanym z systemem edukacji, w jakim my wyrastamy, który bardzo mocno nas... uczy działać przez karę i nagrodę, przez poczucie winy, przez strach, nie? Albo przez nadzieję na nagrodę. I tak sobie myślę, że my wchodząc na ten rynek bardzo wiele wart, jako konsumentki, konsumenci, jesteśmy świetnie przygotowani, przygotowane do tego, żeby w tym rynku wziąć udział i zagrać w tę grę. I myślę sobie, że to jest też taki bardzo ważny aspekt. Ja pracując z ludźmi w gabinecie, na warsztatach, bardzo dużo tego widzę, że to naprawdę zaczyna się wcześniej. Powiedziałyście o domu, o rodzicach. Natomiast to, do czego przygotowuje nas też system edukacji, to jest właśnie to. Jak myślę o obsesji piękna, to gdzieś tam w tle, jeszcze dalej za tym pięknem widzę, słyszę często taką potrzebę bycia zaakceptowaną, zaakceptowanym, zasłużenie. I wydaje mi się, że to napięcie, które najpierw wywołuje w nas szkoła, a następnie marketingowcy świetnie używają tego, żebyśmy kupowali różne produkty i usługi, łącznie z takimi, sorry, jakie my, jakby łącznie z branżą, którą my też reprezentujemy, znaczy przynajmniej ja zajmuję się pracą przez ciało i dużo tego widzę teraz gdzieś tam w takim trendzie, tak, pracy przez ciało, to też jest rynek usług. I no właśnie, jakoś tak chciałam też ten aspekt podkreślić. To nie tylko to jest i system edukacji, i kultura masowa, i te social media, które są jej częścią, nie? I te gazety i tak dalej. Więc też nie zapominajmy o tym, co się dzieje w szkole najpierw. To ja mam teraz takie drugie pytanie, troszeczkę, aby poobalać pewne mity na temat wyglądu i na temat skojarzeń, jakie wobec tego wyglądu mamy. Czyli taka pierwsza kalka, która mi przychodzi do głowy, to, że chudy równa się zdrowy i atrakcyjny, a gruby równa się chory i nieatrakcyjny. I generalnie pytanie, jak jest w rzeczywistości? I czy zdrowe ciało musi być chude? No absolutnie nie i patrząc chociażby na bardzo niedoskonały, ale jednak obowiązujący i chyba nie ma lepszego wyznacznik należnej masy ciała, czyli ten wskaźnik BMI, który bierze pod uwagę wzrost i masę ciała, no to ten zakres normy jest bardzo długi, bo jest od 18,5 do 25. Co niewiele mówi, jak tak podaje, no ale chciałabym po prostu pokazać, że to naprawdę jest bardzo szeroki zakres tej książkowej normy. Potem jest nadwaga od 25 do 30, więc wszyscy mamy różne predyspozycje i nawet będąc, a z kolei będąc w normie, czyli ważąc tyle, ile powinniśmy ważyć, możemy mieć nieprawidłową budowę ciała, jeżeli chodzi o jego skład i możemy mieć bardzo, nie wiem, stłuszczoną wątrobę na przykład, albo dużo tłuszczu podskórnego, niewielką zawartość mięśni w ciele chociażby i wtedy ta masa ciała jest okej, no ale
to ciało ma problem ze spełnieniem odpowiednich parametrów funkcjonowania. Z jednej strony osoby z otyłością właściwie w 100% przypadków są osobami niedożywionymi, ponieważ brak w ich diecie odpowiedniej ilości witamin i mikroelementów. Ale jest to coś, o czym często zapominamy, patrząc na osobę chorą na otyłość. Z drugiej strony właśnie są różne sytuacje, które powodują, że ta otyłość się pojawia i to absolutnie nie muszą być rzeczy związane z tym, co nam się wydaje, tylko otyłość jest powikłaniem, czy jest wynikiem prawie setki różnych chorób, więc... Bo najczęściej kojarzy się z zaniedbaniem, tak, po prostu i lenistwem. Tak, i nie wystarczy, czy nawet czasem można naprawdę niemalże przestać jeść i to nic nie zmieni. Także bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że mówienie też o tym, że są różne budowy ciała, w różny sposób możemy wyglądać i różne te ciała mogą być, bo my tu w ogóle mówiąc o tej obsesji piękna skupiłyśmy się trochę na ciele, no bo a jednak ten temat jest znacznie szerszy, bo dotyczy naszego wyglądu, włosów, ubrań i tak dalej, ale myślę, że najłatwiej nam będzie mówić o ciele, że to ciało reprezentuje różne rzeczy i najważniejsze, żeby to ciało było zdrowe i było dobrze odżywione i ono wtedy może ważyć troszkę mniej, troszkę więcej. Te zakresy są dosyć szerokie. Najważniejsze, żebyśmy dążyli do tego, żeby to ciało po prostu było zdrowe. Ale przede wszystkim to nie BMI wpływa na atrakcyjność, a proporcja bioder do talii i to pokazują badania, że znowu patrząc z bardziej perspektywy ewolucyjnej, a to od 0,7, czyli ten wskaźnik jest uznawany za tak zwany idealny. I to wcale nie są kobiety, spójrzmy na Marilyn Monroe, która dzisiaj byłaby już uznana za zbyt dużą. A mimo wszystko jest symbolem, tak? A pewnej atrakcyjności, seksapilu. W związku z tym myślę, że... No ale ona miała faktycznie też te inne proporcje i nie wyglądała jak dzisiejsze modelki z wybiegu. Zresztą nawet historia modelek, tak jak zobaczymy te z lat 20, a te teraz zupełnie inaczej wyglądają, więc myślę, że znowu bardziej dla nas atrakcyjna jest symetryczność niż, i to też znowu badania pokazują, że symetryczna twarz, tak, czyli niezależnie od masy będziemy uznawali za atrakcyjną i to są badania na dzieciach, które reagują inaczej na atrakcyjną twarz, czyli właśnie tą uśrednioną, ten tak zwany komponent, a inaczej na niesymetryczne. I my zrobiliśmy dużo mitów, tak, na ten temat, a tutaj chciałabym uzupełnić, że osoba też chuda. No i pytanie, co to oznacza chuda, bo to jest taki temat niedoprecyzowany, może mieć podwyższony cholesterol, bo ma genetycznie. Na przykład ja już muszę brać, mimo że nie mam problemu z wagą, muszę brać tabletki na cholesterol, bo genetycznie mam tak i choćbym nie wiem, co bym jadła, nie jestem w stanie tego przeskoczyć. I w związku z tym, czy to jest przez dietę? Nie. A są osoby, które mają nadwagę i są okazem zdrowia. Poza tym powiedziałaś o tym o skojarzeniu z zaniedbaniem. To są też czynniki, no, tak jak dziewczyny mówią, genetyczne, środowiskowe. Nie wiem, czy to się zgadza z waszą wiedzą, ale ja czytałam takie badania, zresztą w książce Wypalenie sióstr Nagoski, którą chętnie tutaj polecam przy okazji, że te badania mówią o tym, że niedowaga jest dużo bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż proporcjonalna nadwaga. I tak sobie myślę, że warto o tym tutaj też powiedzieć, że ten argument, który bardzo często przy okazji fat-shamingu się pojawia, że to jest, nie wiem, promocja otyłości, że to jest promowanie niezdrowego trybu życia, być może nawet zagrażającego życiu. No, ja mam dużą niezgodę na takie podejście. No bo właśnie jakoś nie przeszkadza nam oglądanie
osób, które są no, chorobliwie chude, być może, tak jak mówię o modelkach, tak? Choć niektóre modelki być może mają taką budowę i jest okej. Okay. Natomiast generalnie ten kanon, który no, jest nam prezentowany jako norma, jest często nieosiągalny. O tym też gadałyśmy w garderobie przed spotkaniem. Miałyśmy burzliwą dyskusję i też to było bardzo fajne, bo to pokazuje też, jak ten temat nas, kobiety, dziewczyny, tak, aktywizuje. Myślę sobie, że o tym też jakoś też warto powiedzieć. Nie odkłamywać to zdrowie i wagę, w sensie w tym stopniu, do takiego stopnia, z taką przesadą, z jaką to jest w tym momencie, nie wiem, prezentowane czy mitologizowane. I też to powoduje takie nasze przekonania, trochę takie oceny, czy brakuje mi tego jednego słowa, stygmatyzacja, przenosi się też na dzieci i badania pokazują, że nawet 5-letnie dziewczynki też mają takie przekonanie, że właśnie jeżeli ktoś ma nadwagę, to jest leniwy i niestety już właśnie 5-letnie dziewczynki zaczynają mówić o tym, że chcą być szczupłe, chcą być jak panie w telewizji czy w gazecie i że jest to związane z ograniczeniem jedzenia. Co jest no, niezwykle niezdrowe i prowadzić może do zaburzeń na całe życie. Właśnie super, Kach, że o tym mówisz, bo też tak mi przyszło do głowy, żeby zapytać was o to i o wasze doświadczenia z gabinetów, z pracy z kobietami. Jak kobiety w ogóle, chodzi mi o język, jak kobiety między sobą rozmawiają na temat wyglądu, na temat diety, na temat odchudzania i co słyszą córki w domach, małe dziewczynki, co one słyszą? Czyli ja bym powiedziała, właśnie chciałam dodać do wypowiedzi Kach a propos tego, kiedy to się zaczyna w ogóle, bo w mojej pracy w gabinecie z klientkami bardzo często, jak sobie tak idziemy, cofamy się do dzieciństwa, dochodzimy do takiego punktu, w którym okazuje się, co ta dziewczynka słyszała tak przy okazji w domu, tak na komunii, tak na urodzinach, jak przyjechała ciocia z babcią, z kuzynkami, jaka jest narracja na temat ciała, wyglądu, co wolno o sobie z nadwagą, co wolno osobie szczupłej, czyli ta z nadwagą nie może wychodzić w shortach i absolutnie nie może pokazywać nóg, a ta sąsiadka to przytyła, a ty jakbyś, córeczko, schudła 5 kg, to byłoby już idealnie teraz, jednocześnie kładąc na stół ciasta, no i zjedz. Tak? Mówi to przeważnie jeszcze mama, która ma nadwagę, więc to już się zaczyna w dzieciństwie, tak jak ty mówisz o tych dziewczynkach, kiedy one słyszą i im się to zaczyna kodować w głowie, zaczyna płynąć we krwi ta narracja o tym, jak ważne jest ciało. Albo a tobie to się troszeczkę przytyło, albo jak ty świetnie wyglądasz, albo coś zmarniałaś dzisiaj. Więc już pokazujemy, jak ten wygląd jest istotny, a w kontekście właśnie ciała i tej nadwagi bądź szczupłości, to jakoś tak jest, mam poczucie, bardzo obecne w naszym świecie, a ta sąsiadka się właśnie troszkę roztyła, zobacz, a ta jej córeczka to taka też nie bardzo, więc to jest już od zawsze, to potem zostaje i te dziewczyny boją się przytyć, w znacznym stopniu przytyć, bo ta narracja w domu jest, mówi, jak to jest źle, że ktoś się roztył, cytuję oczywiście, czy wygląda nie tak, jak powinien. Jest taki ostracyzm potem we wsi na przykład, tak, że tam się przeszła jedna pani i wszystkie potem są, rozmawiają o tym, o tej jednej, która odstaje, jakkolwiek wygląda. Ale też rozmawiałyśmy o tym też w garderobie, jak na zwykłych spotkaniach towarzyskich. Właściwie temat wyglądu, temat diety, temat tego, czego nam brakuje, znowu w kontekście wyglądu, to jest praktycznie temat wiodący. Ja zawsze lubię też, tak jak pracujemy w gabinecie, ponieważ ja pracuję tylko z zaburzeniami odżywiania, to pytam się, bo mamy takie magiczne przekonanie, że jak schudnę 2-3 kilo, to zacznę się akceptować. No i tutaj nie będę robiła sądu, bo nie widzę akurat, ale myślę, że znajdzie się parę osób, które tak powiedziało. Ja przyznaję się bez bicia, że tak twierdziłam. I ja wtedy zawsze proszę, żeby ta osoba wyobraziła sobie jakąś przyjaciółkę, mamę i żeby powiedziała to do niej, że jak schudniesz 2 kilo, to będę ciebie bardziej akceptowała. I tu pojawia się zgrzyt. I wtedy pytam się, ale czemu, co jest złego, by to powiedzieć? Przecież to mówisz sobie, no nie, no to przecież bardzo źle. A, to tej osobie nie wolno, ale sobie. I my mamy taki rozjazd, bo uważamy, że sobie możemy dowalać bez limitu i że to nie ma żadnych konsekwencji, ale komuś nie powiem, bo nie wypada, nie chcemy go urazić. I tu chciałabym uwrażliwić na taką wewnętrzną narrację, że
nasza relacja do siebie samego nie różni się niczym do innej osoby. I jeżeli siebie biczujecie, jeżeli siebie objeżdżacie w myślach, to ma dokładnie to taki sam wpływ, jakby robiła to osoba z zewnątrz. Więc pytanie, czy warto wyręczać osoby z zewnątrz, to w ogóle jedna sprawa. Druga, pamiętajcie, to jest oczywiście moje przekonanie, że relacja z sobą moim zdaniem jest najważniejszą relacją w życiu każdej osoby, bo ona trwa do końca życia i zawsze będzie. I albo przeżyjecie to z osobą, której nienawidzicie, albo z którą macie dobrą albo neutralną relację, ale wy macie na to wpływ, jak ta relacja będzie wyglądała i będzie wpływała na każdą inną relację w waszym życiu. Na relację w pracy, relację z dzieckiem, z bliskimi, czy będziecie uciekać, czy nie. Więc myślę, że bardzo warto zadbać o tę relację, niezależnie od tego, jaki macie start, tak? Bo możecie mieć rodzinę, która stosuje tak zwane roasty. Ja to tak nazywam robocze, czyli o, przytyłaś, schudłaś. I ostatnio za pozwoleniem tutaj klientki, która fajnie zareagowała, więc się tym podzielę, przychodzi do cioci i mówi, że no, tam jest dzień dobry i na wstępie, o Boże, ale ty przytyłaś, a ona mówi, i to było rewelacyjne, a ja teraz mam odpowiedzieć dzień dobry, czy powiedzieć, ale ty się zestarzałaś. I to było zdziwienie, tak, ze strony, no ale nie, no wiesz, chciałam powiedzieć, mówię, wiem, mam lustro, a ty masz, nie, no i to była informacja, być może to była szpila, tak, ale myślę sobie, że my mamy prawo też reagować i nie musimy być bierni, jeżeli ktoś nas obraża, to nie oznacza, że mamy nastawić drugi polik i pozwolić sobie uderzyć, bo ustawianie granic, oczywiście na ile czujemy się komfortowo, by zażartować, myślę, że jest w naszym najlepszym interesie. Bo jeżeli my nie postawimy granic tej osobie, to nikt tego nie zrobi za nas. Wiesz co, mi się to jakoś fantastycznie łączy w ogóle z takim generowaniem napięcia, pozostawaniem w nim i potem mi się to łączy z jedzeniem na przykład emocjonalnym, że jak my będziemy odcięci od tego, co się w nas dzieje, od emocji, od tych sytuacji, które spowodowały pewne emocje, jakby my odebrałyśmy coś i jest pewna emocja w nas, to potem jest duża szansa, że my będziemy to jakoś próbować wyregulować, ale nie w taki konstruktywny, rozwojowy sposób. I tu od razu właśnie przyszło mi to jedzenie emocjonalne, że bardzo często jest tak, że w ogóle jak ja pracuję w gabinecie, to jest tak, że najpierw jakby, może pani usiąść i pobyć w tym smutku? O mój Boże, a może się pani tak położy i zwinie w kuleczkę, pozwoli sobie popłakać? Tak, bo oczywiście to jest w dużym skrócie, tak, bo to jest taka praca, żeby najpierw usłyszeć, poczuć te emocje, zobaczyć, czego to dotyczy, czego to we mnie dotknęło. I nagle się okazuje, że można też jakoś postawić granice, na przykład w pracy czy w rodzinie, bo okazuje się, że pewna komunikacja mnie dotyka. I to myślę też jest bardzo ważne w takim stawianiu granic i jakby dbaniu o swoje ciało i o swoją psychikę. Bo to się jakoś tak dla mnie łączy, że potem to się przekłada na decyzje żywieniowe, tym samym potem na ciało i na stan zdrowia ogólnie mówiąc. Takie złapanie kontaktu z emocjami, z tym, co mnie gdzieś uwiera. Jak mogę temu przeciwdziałać, ale do tego jest niezbędna taka uważność i samoświadomość tych swoich emocji, tego, co się ze mną dzieje, co się w ogóle stało teraz, że tak czuję. Super, że to powiedziałaś, bo od razu zapaliła mi się w głowie taka lampka i pytanie kolejne, które przyszło mi do głowy. Po czym poznać, że jedzenie lub sposób, w jaki jemy, staje się problemem? Na co zwrócić uwagę? Poczucie winy. Poczucie winy jest predyktorem do zaburzonej relacji z jedzeniem. Jeżeli czujemy się winę, i teraz tak, rozróżnimy czas świąteczny, gdzie 95% osób w Polsce się objada, 5% powiedzmy, nie? Nie znam dokładnych statystyk, więc może tutaj koloryzuję. No ale dobra, większość osób w Polsce się objada i teraz nie ma nic złego w tym, jak stwierdzę, o, objadłam się, dobra, następnym razem nie zjem tyle i okej. Ale ja nie czuję się winna i nie biczuję się, nie próbuję kompensować tego, nie głodzę się następnego dnia, nie idę na 10-kilometrowy spacer, by to spalić, bo nie zasługuję na to, by zjeść. To już są zaburzone relacje z jedzeniem, tak? I jeżeli natomiast stwierdzę, dobra, okej, to zjem teraz porcję adekwatną do swojego, to jest normalna reakcja. Czasami też nie czujemy takiego głodu, jak zjemy więcej i to jest normalne, że zjemy mniej. Natomiast jeżeli próbujemy zasługiwać albo zrobię trening, by móc zjeść ciasto, no to już jest lampa do tego, żeby coś z tym zrobić, bo będzie szło w tą nieodpowiednią. Albo, że ważymy się za każdym razem, codziennie się ważymy. Ja będę utrzymywała nadal przekonanie, że waga nam nie jest do niczego potrzebna. Ona jest potrzebna lekarzom i ja wam gwarantuję, że jak lekarz będzie chciał, to was zważy, bo ma taki instrument w gabinecie. I nie, tak naprawdę do niczego my nie potrzebujemy wagi, tak? No, przynajmniej, nie wiem, mi nie przychodzi na myśl, po co nam mogłaby być waga.
a tak naprawdę też regularne ważenie sprzyja osoby z otyłością i nadwagą regularnie się ważą i tak naprawdę intuicyjne jedzenie pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a intuicyjne jedzenie to jest w kontakcie ze swoimi potrzebami emocjonalnymi, ale i również też potrzebami z ciała, tak? Bo myślę sobie, że zdrowym podejściem, nie wiem jak wy uważacie, jest ta proporcja 80-20, że pozwalam sobie na jakieś tam rzeczy mniej zbilansowane, typu nie wiem, słodycze, alkohol, jakieś chipsy, fast foody, a 80% to staram się, żeby było dobrze zbilansowane jedzenie w odpowiedniej jakości i to jest dobre dla ciała i dla psychiki. Ja też myślę, że właśnie jak już mamy te 20%, to naprawdę ja zawsze namawiam do tego, żebyśmy się z tego cieszyli, no bo jeżeli ja nie wiem, jestem w kawiarni i zamawiam kawałek tortu bezowego do kawy, no to przecież nie po to, żeby mi się zaraz zrobiło smutniej, żebym potem myślała, że jestem beznadziejna, tylko po to, żeby mi to smakowało i żebym miała z tego frajdę. Więc jeżeli te proporcje właśnie będą, tak jak powiedziałaś, 80-20, to pozwalajmy sobie na to, nie? I miejmy z tego przyjemność, bo to nie o to chodzi. A jeszcze wracając do poprzedniego pytania, o języku, jakim mówimy. Ja myślę, że właśnie nie widzę was, ale możecie sobie wyobrazić, czy odpowiedzieć w głowie, co powiedziałybyście mi, jakbym powiedziała, pięknie dziś żyć wyglądasz. Myślę, że... Nie, no co ty. W wielu przypadkach to będzie właśnie zaprzeczenie albo powiedzenie, nie no, ale mam tu plamę, podarły mi się rajstopy, przytyłam, mam tłuste włosy i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, w czym my wyrastamy, że my nie, w ogóle nie umiemy powiedzieć, o, dzięki, super, nie możemy się cieszyć. Ale nam się nie pozwala, bo... Będziesz zbyt pewna nieskromna. Siebie, pycha, grzech, nie? My mamy masę przekonań, które na przykład w Francji, tak, jest zupełnie inaczej. Tam oni chwalą się, u nas to byłoby, aha, zarozumiałe, no. Nie? A tam jest traktowane jako, że ta osoba się cieszy i widzieli się z tym. Tak. Język to też jest taki temat, jeśli do tego kach wróciłaś na chwilę, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jakoś bardzo ważny też w mojej praktyce temat. To ja obserwuję i fascynuje mnie to w ogóle, bo czuję, że to jest obszar do rozwoju dla nas, że nasz język dotyczący naszego ciała jest bardzo ubogi. I my naprawdę gdzieś tam używamy dosłownie kilku słów, które opisują to nasze cielesne ja, które jest niesamowitym kosmosem i naprawdę jakimiś drzwiami do bardzo fajnych, ciekawych doświadczeń i super życia. I tak sobie myślę, że w ogóle obserwowanie swojego języka i takie poszukiwanie w obszarze słów, to jest coś, do czego ja często zachęcam w gabinecie, ale też do tego chcę was jakoś, nie wiem, zaprosić, zainspirować. Byłabym bardzo ciekawa, żeby o tym z wami pogadać, bo to jest tak, że my bardzo się skupiamy, mówiąc o ciele, na tym takim zewnętrznym oku, które na mnie patrzy, na moje ciało i mnie ocenia, opowiada, jak ja wyglądam. Natomiast moje cielesne ja to jest dużo więcej. To jest też to, jak ja wyglądam. Zresztą obiektywnie mam tam, nie wiem, 173 cm wzrostu, tak? I jakąś tam szerokość, no, różną w różnych, na różnych wysokościach mojego ciała. I teraz właśnie, jeżeli my zaczniemy sobie szukać, jak możemy wzbogacać nasz język, jak my możemy opisywać to ciało w taki bardziej zobiektywizowany sposób. Ja czasami na warsztatach, tutaj nawet na festiwalu Ciało Pozytywnym w Boku, miałam możliwość poprowadzić taki warsztat o wymiarach ciała i o doświadczaniu tych wymiarów. I jak czasami na warsztatach zapraszam do tego, żebyśmy trochę bardziej tak inżynieryjnie albo botanicznie podeszły do naszych ciał, czy podeszli do naszych ciał. Żebyśmy spojrzeli na nasze ciało jak na przykład na roślinę, jak na drzewo albo na kwiat w ogrodzie botanicznym. Coś, co możemy zaobserwować bez tych słów, które akurat często nam towarzyszą. Gruba, chuda, a właściwie najczęściej za gruba, za chuda. Mogę zaobserwować swoje prawdziwe wymiary, obiektywne, swoją długość, swoją szerokość, swoją głębokość. No, to prowadzi do też takiego zupełnie innego podejścia do ciała, nie tylko tego zewnętrznego oka, które
patrzy na mnie i mnie ocenia, to jest też to oko wewnętrzne, które pozwala mi siebie odczuć i zobaczyć, że ja nie jestem tylko płaskim odbiciem w lustrze, a właściwie, bądźmy szczere, odbiciem w oku mężczyzny, kobiety, który na mnie patrzy. Ja jestem tym ciałem, ono przynosi mi dużo doświadczeń, dużo odczuć. Ja mam nie tylko jakąś, nie wiem, grubość czy chudość, ja mam szerokość, ja mam głębokość, ja mam długość, ja mam ciężar, który też jest fantastyczną jakością i cudownym aspektem do eksploracji w naszym ciele. Wiesz co, tutaj tak dam taki mój osobisty kawałek a propos takiego docenienia ciała, że to też nie jest tak, że jakoś tak od zawsze było miłość i tak dalej. I u mnie takim przełomowym momentem właśnie było takiej totalnej akceptacji swojego ciała, to jak popatrzyłam na to moje ciało tak, aha, to są te ręce, które nosiły to dziecko, to są te uda, które unosiły te dwie ciąże, to są te stopy, dzięki którym biegam za tymi dziećmi. W sensie naprawdę to było coś takiego, że to się pojawiło nagle samo. Że oczywiście ja nad tym pracowałam, próbowałam to dostrzec, ale to ciągle było takie... Tak jak ty to mówisz, tak? A nagle pewnego dnia to pojawiło się coś takiego, że to jest ten mój brzuch, po prostu taki jaki jest, tak reaguje na różne rzeczy, jak zjem, a troszkę tutaj ma jest po operacji jednej, drugiej, no okej, bo taka jest historia mojego życia i mam takie coś, że niesie mnie to, że każdy centymetr autentycznie teraz czuję, że to jestem ja. Z każdą jakby nieideałem, który jest we mnie, ale to też jest bardzo ciężka praca, żeby się tak zatrzymać i poczuć swoją stopę, te palce, jakiekolwiek one nie są, to dzięki nim właśnie tu przyszłam. Ja tylko to jest takie... stop klatka przy tym bardzo ciężka praca, to jest jakieś przekonanie i oczywiście mogłybyśmy dyskutować i... No bo dla mnie to była jasne, ciężka praca. Jasne, jasne. Bo właśnie... Tutaj bym tylko zrobiła stop klatkę, to może być bardzo ciężka praca, to może być nie taka aż ciężka praca. Dlatego, że żebyśmy też nie demonizowały ten tryb, tak, że jest taka... Tak, to jest dostępne. To jest dostępne. No, to w moim odczuciu to była ciężka bardzo, dla mnie to była ciężka praca, długa. Powiedziałaś, Daruszka, o nieideale, to ja od razu poczułam taki straszny ciężar tego ideału i sobie pomyślałam, jak... No, na przykład bierzemy pod uwagę ten ideał właśnie z Instagrama, czy z okładki gazet, czy tam z plakatu reklamowego i tak dalej. Żeby to ciało, czy w ogóle ta osoba na przykład idealna tak wyglądała, ile to jest roboty. Ilu osób. To jest osób, roboty, wiecie, żeby... A potem wybierania najlepszego zdjęcia z tysiąca. Przecież to jest strasznie ciężka praca. Ile trzeba, nie wiem, przymierzyć ubrań, nasmarować się, naodżywiać, naczesać, naprostować, nalokować, namalować i tak dalej, nie? Więc ten ideał dla mnie, jak słyszę o takim, że jest ten ideał, od którego odbiegamy i coś jest nieidealne, to ja już jestem zmęczona, jak słyszę te słowa. No bo plus jeszcze do tego dodaj, budzisz się rano, jak idziesz na przykład na taką sesję, to jeszcze rano musisz też coś dobrze zjeść, no bo przecież nie zrobią z ciebie bogini, jak jednak w jakimś stopniu nie będziesz tą boginią, więc musisz i dbać o tą cerę i te jednak ćwiczenia, musisz to gdzieś wplatać między tymi zajęciami. Więc wracasz do domu o 21:00 i padasz albo zjadasz różne rzeczy. I to jest też także robota 2-4H. Tak, a już nie mówiąc o tym, że na tej sesji też to nie jest, zjesz tak. I nie ten... Jestem po lekturze książki Emilii Ratajkowskiej. Nie wiem, czy polecam wam tę książkę, ale jak mówiłam wcześniej, mam poczucie, że ta książka została napisana jeszcze trochę za wcześnie, ale totalnie mnie poruszyło, jak ona opisywała, że na przykład już była wziętą modelką bielizny, kostiumów kąpielowych, czyli miała to ciało no, raczej już tak totalnie blisko ideału. A potem przyszła jakąś grypę żołądkową, coś tam, schudła 5 kilogramów, no i wtedy się posypały propozycje. Tylko ona się słaniała na nogach i była, wiecie, no wiecie jak to jest po... Była wycieńczona i długiej chorobie i wycieńczeniu, nie? I wtedy
mimo że wcześniej było ok, no to teraz już dopiero był ten ideał, no więc nie wiem, czy chcemy do niego dążyć. A to fajnie, że ty mówisz, ja mam takie osobiste doświadczenie, bo chorowałam na zaburzenie odżywiania. Pamiętam, oczywiście godziłam się, ja już wszystkie diety, znaczy wszystkie, bardzo dużo diet spróbowałam, takich, które mogą unicestwić ciało. I ironią mojego życia jest to, że kiedy odpieprzyłam się od siebie, tak naprawdę powiedziałam, a w dupie nie będę wyglądała nigdy jak modelka, zaczęłam dbać po prostu o siebie, ale dbać w taki zdrowy sposób, na zasadzie, że aktywność, bo mi w pewnym momencie trzasły plecy, więc aktywność mam nie dlatego, żeby być fit, tylko żeby móc siedzieć i plecy po prostu wzmacniać. I w momencie, w którym się tak naprawdę odpieprzyłam i staram się jeść w miarę zdrowo, ale i też tam jakby weekendem rządzą się swoimi prawami i to akceptuję, jest super. Moje ciało wygląda dokładnie tak, jak ja sobie wymarzyłam w zaburzeniach odżywiania. I to jest pierwsza moja ironia, ale odnośnie tego, to jak się już głodziłam, no i byłam bardzo wychudzona. No i kolega do mnie mówi, Ola, wiesz, ale jak ty to robisz, że ty masz takie ciało modelki, tak, no mogłabyś iść na badanie. A ja tak patrzę i tak myślę sobie, żygam. I tak zastanawiałam się, czy uraczyć go tą informacją, czy nie, nie, no bo to było naprawdę ogromnym kosztem, tak? Ja wtedy miałam i krew w ślinie, i poparzony przełyk, nienawidziłam siebie, stan psychiczny był naprawdę w opłakanym stanie, fizycznie też nie było najlepiej, bo ta cera potem zaczęła się pogarszać. Mhm. I więc pytanie, jakim kosztem chcemy, nie? I w momencie, w którym zaakceptowałam, że u mnie kobiety w rodzinie mają pewną budowę i choćbym skakała na rzęsach i klaskała brwiami, nie będę drobnokoścista, bo po prostu u mnie kobiety w rodzinie nie są drobnokościste i no jakby shit happens, tak? I to był taki moment, w którym poczułam takie oczyszczenie, że ja nie muszę, że mogę się naprawdę odwalić od siebie. No ale to oczyszczenie też jest takie jakby racjonalne i wytłumaczalne fizjologicznie i biochemicznie, bo jeżeli my żyjemy w stresie, hormony stresu w nas skrążą, nasze ciało zostało jednak skonstruowane w sytuacji, kiedy stres związany był z tym, że bezpośrednio groziło nam zagrożenie i nie wiem, pojawiało się jakieś dzikie zwierzę, przed którym trzeba było zwiewać. Ten mechanizm stresu jest dalej podobny, no tylko my już mamy zupełnie inne źródła stresu. Żaden człowiek, który żył kilka tysięcy lat temu, nie stresował się tym, czy straci pracę, czy zapłacił podatki, czy nie wiem, ma posprzątane w domu, albo czy dobrze wygląda. A my jesteśmy cały czas w tym stresie i stres powoduje, że nasze ciało musi być w gotowości do ucieczki po prostu, więc musi mieć zmagazynowaną energię. No i jak my nie uciekamy, tylko się stresujemy siedząc na kanapie i oglądając telewizję na przykład, albo przyglądając się w lustrze, to reakcje biochemiczne zachodzą w ten sam sposób. I na przykład ja pamiętam, jak byłam młodą mamą, w sensie niedospaną wiecznie i tadzik miał około roku, że chciałam zrzucić ze 2-3 kilogramy i bardzo tak starałam się codziennie ćwiczyć i nic się nie działo. I ja już miałam taką totalną frustrację, że naprawdę, bo mimo że nie dosypiam, to jeszcze wchodzę codziennie na bieżnię, wypożyczyłam bieżnię, że jak on zaśnie, to ja będę mogła chodzić na tej bieżni. I nic się nie działo, a potem tadzik pojechał do moich rodziców na parę dni, przespałam dwie noce fest i waga poleciała w dół, bo po prostu ciało już nie musiało być w tej wiecznej gotowości i w takim napięciu. Mi się to super znowu łączy. Wiesz co, ciągle, bo jak rozmawiałyśmy o tych 80 do 20, te 20% i ty powiedziałaś o tym odpieprzeniu się od siebie i ty też teraz powiedziałaś o tym odpuszczeniu, to dla mnie jakoś to się łączy w ten jeden właśnie magiczny punkt, to odczepienie się od siebie, pozwolenie sobie na zjedzenie czegoś, na pójście spać, już powiedzenie dobra, będę jaka będę i nagle dzieje się właśnie to, magia. Że no taka trochę magia, oczywiście to też jakby wymaga wysiłku czasami, ale chodzi o to, że sama na przykład myśl o tym, że ja mogę, a nie, że mam jakiś zakaz, powoduje, że już schodzi to myślenie takie, okej, okay, bo im bardziej ja sobie myślę, czegoś mi nie wolno albo coś muszę, to ta głowa i te jakby nasze decyzje idą w przeciwnym kierunku. I o, tak nie wolno mi batonika i on śni się w nocy. I to jest właśnie to i nawet w pracy w gabinecie. Dlaczego jakby dochodzimy do tego, że tam ktoś sobie na przykład je nadmiarowo ileś tam różnych rzeczy, no bo okazuje się, że przez 2 tygodnie trzyma się, żeby nie jeść. Mówię, dobrze, no to pani sobie zje tam raz w tygodniu to i to. I nagle się okazuje, że już
Nie trzeba jeść 20 batoników na raz. Ale to jest stres też, by odpuścić, bo jest też takie przekonanie, że jak puszczę, to ja dam jazzu, nie? Tak. I ja wtedy już się, bo zdarzyło się tak parę razy, że na przykład dana osoba była na głodowej diecie, więc no faktycznie jak już dopadła się do czegoś, no to poleciało. I pojawia się przekonanie, że ja nie mogę, bo jak ja tylko sobie popuszczę, to już jest, jest koniec. Będzie. A to nie jest prawda, bo warto też uświadomić sobie, że nasze ciało, to tak jak nurkujecie i trzymacie powietrze, to jak wypływacie na powierzchnię, to nie robicie tylko tak z gracją, tylko i dopiero jak wyrówna wam się poziom tlenu w organizmie, no to odpuszczacie i z jedzeniem jest tak samo. Sorry, jeżeli głodzicie się ileś dni, czy tam jesteście na deficycie długo, to wasze ciało też nie zje sobie kawałka i powie, no dobra, jest okej, ono się nachapie, tak? Ale w pewnym momencie wróci, więc myślę, że warto też zaakceptować ograniczenia z ciała i z psychiki, które niestety nie są normalizowane w social mediach, bo tylko mamy przekonanie, że dieta 1500 kalorii dla kobiet to jest normalna dieta. Nie, nie jest. Znaczy, z wyjątkami, jeżeli ktoś jest na wózku, wzrost, okej, dobra, ale co do zasady dla dorosłej kobiety o wzroście powyżej 1,60 m, myślę, że zgodzicie się chyba ze mną, że to nie jest dieta, która jest normalna. Normalna mówimy taka, która odpowiada zapotrzebowaniu, a dużo osób myśli, czytając gazety, że tak powinniśmy się odżywiać. I to już w ogóle zaburza, tak? Bo próbują wtedy kobiety deficyt prowadzić na poziomie 1200, który jest w ogóle morderczy dla metabolizmu, dla psychiki, dla ciała totalnie. No. Potem dla głowy, bo jak ona nie podoła, i się podda, to albo coś się wydarzy, to jest beznadziejna. Nie dałam rady, nawet 1200 nie dałaś wytrzymać rady zjeść. No ale tak jak Kacha powiedziałaś o Emilii Ratajkowskiej, jeśli ona ledwo stała na nogach, dostała bardzo dużo propozycji, to rozumiem, że te zdjęcia powstały. I rozumiem, że myśmy je oglądały. No, no tak. Tak jak tutaj siedzimy. I teraz to zostało, nasze oczy, nasze mózgi, dostałyśmy taką informację. To jest właśnie ten ideał. Tak się wygląda w bieliźnie. Tak, i tak jak ty, Daria, tak się wygląda w bieliźnie. No nie wiem, ja tak nie wyglądam w bieliźnie. Na pewno, chyba nigdy nie wyglądałam i pewnie nigdy nie będę wyglądać. Natomiast to, co Daria powiedziałaś o tym stawianiu granic w rodzinie, czy tak sobie myślę w kontekście właśnie tej Emilii Ratajkowskiej i tych zdjęć, że tutaj też jest bardzo ważne, że my te granice możemy próbować stawiać też właśnie tym mediom. Jedna rzecz to jest to, że trochę możemy głosować kieszenią, to znaczy nasze wybory konsumenckie mają znaczenie. My mamy jakiś wpływ na to, tak jak tutaj też dziewczyny powiedziałyście o tych kampaniach dużych marek odzieżowych, które się zmieniają czy starają się zmieniać. Możemy to obserwować, możemy decydować, ale też druga rzecz, że my mamy wpływ na to, przynajmniej możemy próbować mieć jak największy wpływ na to, jakie treści wpuszczamy do naszego życia. To jest trochę takie, tak jak z dietą, nie? Co my jemy, czym my się karmimy, ale też jakimi mediami, jakimi obrazami my się karmimy, jakimi rozmowami my się karmimy, jakim językiem, tym takim we własnym dialogu wewnętrznym i jakim tonem my się karmimy. I myślę, że tutaj to też Renée Engeln, autorka książki Obsesja Piękna, no jakoś ta książka myślę, że tak wisi tutaj trochę jako jakaś taka inspiracja do tej dzisiejszej debaty, ale jeżeli nie znacie, nie czytałyście, to myślę, że warto sięgnąć. To ona też właśnie o tym pisze, o badaniach, które jej pracownia robiła, dotyczących tego, że jakby okej, my się nie możemy od tego całkowicie odciąć, my to możemy wyciszać, my możemy to ustawiać w odpowiednim miejscu w szeregu. I każda z nas może decydować, gdzie to jest w naszym życiu. Nie? Czy to jest bliżej mojego centrum, czy trochę dalej, czy jednak bardzo daleko, czy ja chcę w ogóle to wyeliminować. I że to też jest bardzo ważne, bo jest to odpuszczenie, o którym mówimy, natomiast też te treści, to co my wpuszczamy, to jest bardzo ważne. I myślę, że warto też wrócić do takiej świadomości, że my mamy wybór i że my jesteśmy wolnymi ludźmi i nawet w tym często bardzo skomplikowanym świecie możemy podejmować decyzje, starać się i to
do tego właśnie jest nam potrzebna świadomość, do tego właśnie są nam potrzebne takie rozmowy jak ta dzisiejsza. I mam takie poczucie, że poza oczywiście naszymi jakimiś kompetencjami psychologicznymi, dietetycznymi, pracy przez ciało, to tak jak tak naprawdę wszystkie mogłybyśmy usiąść tutaj raczej w kręgu, niż my jako panelistki pogadać, bo myślę, że to też jest nasze wspólne doświadczenie nas, kobiet, mężczyzn, osób niebinarnych, ale jeśli chodzi o obsesję piękna, to kobiet przede wszystkim wciąż jeszcze nie. A ja myślę, że jeszcze warto dodać, tak jak mówimy o stawianiu granic w rodzinie, o tych social mediach, czy w ogóle mediach, które bardziej lub mniej obserwujemy, ale to są też ludzie, którymi się otaczamy. Jeżeli nasi bliscy są tak totalnie, znaczy czujemy, że nam robią źle, mówiąc wprost, to może warto albo z nimi porozmawiać i postawić te granice, albo w ogóle zrobić krok w tył, bo to, że mamy wobec kogoś jakieś relacje, ktoś mieszka obok nas, z kimś chodziłyśmy do szkoły i tak dalej, to nie znaczy, że ten ktoś może robić nam źle i powodować, że zawsze po spotkaniu z tą osobą, czy po rozmowie z tą osobą myślę o czymś, o czym nie chcę myśleć, nie? Więc myślę, że te granice do reala też można przenosić. A to właśnie tak działa, że wszystkie zaczynamy myśleć pod wpływem tych rozmów i o tym też pisze właśnie autorka książki Obsesja Piękna. Zaczynamy myśleć. Mając kontakt z tymi obrazami, mając kontakt z takimi rozmowami, zaczynamy myśleć i zaczyna nas to dotyczyć. Dlatego to wyciszanie, wyłączanie się od tego, przewracanie strony, ona nawet pisze, co mnie bardzo bawi, jak najszybciej przewróć stronę. Jeżeli otworzysz ten magazyn i tam zobaczysz tę kobietę, która sprawia, że zaczynasz czuć się źle, przewróć stronę, odetnij się od tego. Właśnie, przewróćmy stronę. Albo spalmy. Spalmy. Mówiłam o tym w garderobie, nie planowałam tego powiedzieć publicznie, ale powiem, byłam ostatnio na kobiecym spotkaniu, bardzo krótko. Bardzo się na nie cieszyłam, były tam świetne dziewczyny, ale rozmowy tak bardzo dotyczyły odchudzania, tego jak się, co się dzieje z ciałem po ciąży. Nagle zobaczyłam, że we mnie pojawia się jakiś niepokój. Może ja też, one wszystkie się odchudzają, jest maj, nawet nie przyszło mi to nawet do głowy. Może też powinnam, nie byłam w tej ciąży, może ta ciąża rzeczywiście, potem są takie problemy. Wiecie, po prostu moja głowa zaczęła to robić. I nie mogłam, wiecie, nawet próbowałam zmienić tory tej rozmowy, ale niestety reakcja jakoś taka była, akurat tych kobiet, nie wiem, może zrobiłam to w nieumiejętny sposób, była niechętna, żeby zmienić temat i po prostu poszłam zmywać naczynia, pomogłam gospodyni. Przewróciłaś stronę. Przewróciłam stronę, tak. I jestem zadowolona z tej decyzji. To były świetne dziewczyny, a ja się zastanawiam tylko, jak mogłabym zareagować inaczej. Jakby tutaj jeszcze nie mam takiej umiejętności, jak tę rozmowę przekierować inaczej niż próbowałam to zrobić, nie? Wszystkie się tego uczymy. Ja myślę, że przede wszystkim uświadomienie sobie, że cudza opinia nie jest faktem i nie musi być o mnie. Bo my traktujemy myśli i przekonania, że ja żyję ze sobą całe życie, to ja wiem, jaka jestem, brzydko mówiąc. Nie, to nie jest prawda. My jesteśmy sumą przekonań naszego otoczenia, rodziny i to nie jest fakt. I jeżeli patrzysz na siebie, że masz za dużą szczękę, czoło, to najprawdopodobniej dlatego, bo ktoś ci tak powiedział, dziecko nie idzie ulicą i nagle nie spada na niego kompleks, nie mówi, masz tu za wysokie czoło i ona mówi, a no faktycznie, no teraz już wiem. Na ogół się gdzieś tego uczymy, a skoro, i to jest bardzo ważne, skoro możemy się nauczyć kompleksów, możemy się ich oduczyć, bo każda reakcja jest możliwa do oduczenia się pod warunkiem, że mamy świadomość, że ten kompleks nie jest faktem, jest tylko opinią, jest powiedzmy soczewką w naszych okularach, która zniekształca obraz. I nie chodzi o to, że mamy nagle uważać, że no nie wiem, mam brązowe włosy, jak mam blond, bo to jest zakrzywienie rzeczywistości, tak? Ale ocenianie, tak, kogoś właśnie, czy jest ładny, brzydki, to jest subiektywne. Są osoby, które uwielbiają maki, a są osoby, które uwielbiają margaretki albo róże i kwestia gustu nie ma dyskusji. To my decydujemy też, jaki zestaw opinii pielęgnujemy w sobie i możemy na nie wpłynąć, właśnie stawiając granice, wybierając osoby, którymi się otaczamy, czy social media, czy obserwując też jakieś niezależne, tak, produkcje, gazety, które przedstawiają inny punkt widzenia. Tak, chciałabym teraz jednak wrócić do dosyć poważnego tematu pod tytułem zaburzenia odżywiania i tak na początek, na co zwrócić uwagę u dzieci i młodzieży, zwłaszcza właśnie w kontekście zaburzeń odżywiania, czyli co powinno zaalarmować rodziców bliskich?
liczenie kalorii. W pierwszej kolejności rodzice są bardzo szczęśliwi. A, zaczęłaś się fajnie odżywiać, już super, jesteśmy dumni. No to rodzice idą do dietetyka i super. I chcą, tylko że u dziecka to się rozwija bardziej, no bo warto byłoby zadać pytanie, a dlaczego chcesz się odchudzić? A, no bo za duża jestem. I to już jest wtedy, jeżeli dziecko już ma takie przekonanie. I teraz okej, jest różnica między dzieckiem, które ma otyłość, tak, i tutaj... Tu myślę, że z pomocą psychodietetyka, nie samego dietetyka, ale psychodietetyka poszłabym, żeby przepracować przekonania i zbudować zdrową relację z jedzeniem, no bo z czegoś ta otyłość wynika, tak najprawdopodobniej, być może i prawdopodobnie z emocjonalnego jedzenia. Druga sprawa jest też taka, że kiedy dziecko zaczyna wykluczać w ogóle słodycze i nie chce jeść żadnych ciast, mówię, nie ma problemu, jeżeli zrezygnuje z jedzenia codziennie i je sobie tam w jakieś dni, ale jeżeli w ogóle, to już jest lampka, jeżeli znika w toalecie po każdym posiłku, kiedy unika wspólnych posiłków, bo mówi, że boli brzuch, jest niedobrze albo już jadła i okej, znowu, jeżeli to się zdarzy raz, to nie jest alarmujące, ale jeżeli zauważymy cykl i że to się pojawia, kiedy zaczyna nosić workowate ubrania, bo na przykład nierzadko dzieci zmagające się z anoreksją czy spektrum, tak, no bo to kryterium diagnostyczne to jedno, ale pamiętajmy też, że zanim dojdzie zaburzenie odżywiania, ktoś nie musi w pełni spełniać kryteriów diagnostycznych, tak, bo już może mieć zaburzoną relację z jedzeniem. Więc czy próbuje zasłużyć sobie na posiłek ćwiczeniami, czy jak widzicie, że dziecko nagle zwiększyło w istotny sposób aktywność, że próbuje zasłużyć, to już są informacje, że warto śmigać czym prędzej do specjalisty, bo ona nie wyrośnie z tego, ona, on, bo to nie tylko dziewczynki, tylko należy pójść, bo kluczowe w zaburzeniach odżywiania są 2 do 3 pierwszych lat, kiedy te zachowania, że tak powiem, nie wyrosną, ponieważ nierzadko wtedy pacjentki traktują to jako element tożsamości. Jakkolwiek nie brzmi to dziwnie, boją się po dłuższym czasie pozbyć, no bo ja przecież uważają, że choroba jest ich częścią, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, wpływa istotnie na rozwój młodej osoby i niedobory, które pojawiają się na przykład wapnia, mogą wpływać już na rozwój osteoporozy, której no, tak de facto nie cofniemy, tak? My możemy gdzieś tam zahamować rozwój, ale pewne deficyty, które się pojawią, już się nie cofną. Czy niepłodność, tak? Może się już pojawić permanentnie, jeżeli na przykład dziewczynka nie miała w ogóle jeszcze cyklu i wpadła w anoreksję, więc przekonanie typu, że wyrośnie, że tak nastolatki mają. Jasne, 7 na 10 nastolatek według statystyk podchodzi do odchudzania i to jest bardzo zła statystyka, bo one mają prawidłową masę ciała, więc jak już zobaczycie, że dziecko podejmuje próbę odchudzania, a ma wagę w normie, to już przede wszystkim porozmawiajcie po co, dlaczego chce, może warto, żebyśmy wspólnie zdrowo się odżywiali wspólnie, ale nie żeby to było, była bardziej akceptowana, bo może ma problemy z rówieśnikami, może ktoś ją nęka, może ktoś wyśmiewa, może ktoś właśnie w rodzinie robił roast i ona się teraz boi, no bo pojawia jej się biust, może warto też przeprowadzić edukację z dzieckiem, że to normalne, że jako dziewczynka nabiera tej masy, tak, bo ciało dziewczynki się zmienia, więc tu i ówdzie przybędzie tkanki tłuszczowej i warto też córkę na to przygotować, że to jest okej, jak najbardziej mieć tą tkankę tłuszczową. No i przede wszystkim, żebyśmy my jako kobiety nie sterczały przed lustrem i nie łapały się za wałki i pokazywały, a muszę znowu iść na dietę. No bo to jest zaproszenie do tego, by mieć zaburzoną relację z jedzeniem. Więc to są takie niekliniczne objawy. Warto na to zwrócić na które, uwagę. Które są taką, myślę, że lampką. Nie wiem, czy wy macie jeszcze jakieś, które byście... To może krótko anoreksja, bulimia, bo no, niby wszyscy wiemy, ale tak do końca może nie do końca wiemy, czym się różni jedno od drugiego, jakie są objawy i jak się pracuje. Przy anoreksji, znaczy tak... Jest anoreksja, anoreksja typ bulimiczny, jest bulimia i bulimia sportowa. Co do zasady, raczej przy anoreksji, czy to będzie typ bulimiczny, czy anoreksja, jest zawsze niższa masa ciała niż powinna być. Przy bulimii jest albo prawidłowa, albo troszkę wyższa nadwaga. I czym się różni anoreksja typ bulimiczny od bulimii? No bo anoreksja w dużej mierze je się za mało, tak? Czy je się nieadekwatną ilość, albo ma się za dużą ilość sportu, no i to wtedy powoduje zbyt duży deficyt i ta masa ciała spada.
albo spadnie i utrzymuje niską masę i jest obawa przed wzrostem do prawidłowej masy ciała. Natomiast bulimia to jest prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających albo antydyurektycznych, albo może być też sport i myślę, że to jest dzisiaj takim dużym problemem w kulturze fit, gdzie rozpoznać, czy to nie jest bulimia sportowa. A gdzie jest to zdrowe dbanie o ciało, bo przy bulimii sportowej nie ma prowokowania wymiotów, ale jest właśnie duża ilość ćwiczeń, która ma za zadanie skompensowanie zjedzonego jedzenia, tak? Czyli jakby wypalenie tego. I to jest myślę, że chyba wyzwaniem dla specjalistów dzisiaj, żeby to rozpoznać w kulturze fit, no bo przecież sami specjaliści i lekarze zachęcają, że just ćwiczyć. Do it, nie? Po prostu ćwicz. Natomiast jeśli chodzi o bulimię, no typ przeczyszczający, no to jest łatwiej, chociażby z tego względu, że nie ma takiej społecznego przyzwolenia dla wymiotowania. Nie ma u nas womitoriów, jak było w Rzymie, że tam można było biesiadować cały tydzień, nie? I tam, no bo dla tych, którzy nie wiedzą, bulimia to nie jest wymysł dzisiejszych czasów, zaburzenia odżywiania, szok istniały wcześniej. Natomiast były po prostu nienazwane, tak? I nie potrafiliśmy ich zdiagnozować, ale akurat one były wcześniej. A natomiast anoreksja, no jest przyzwolenie właśnie do jedzenia zbyt małych ilości jedzenia, więc my mamy też problem, żeby zobaczyć, gdzie to już jest faktycznie istotne i najczęściej, co jest przykre, łapie się już przy tych zbyt niskiej masie ciała, która już jest zagrożeniem życia, czyli BMI tutaj na poziomie 16, to już jest brak okresu, to już jest zbyt duże wychodzenie, tak? Widzimy, że powiedzmy ta osoba, no nie wiem, jakby widzą to pokazać, ma nogi jak ja rękę, tak? No to istotnie widzimy, że to już jest zbyt mało, a nie potrafimy złapać tego momentu, w którym lepiej byłoby szybciej zadziałać. Mhm. To jeszcze jedna rzecz, ortoreksja. Czyli wychodzimy od dbania o zdrowie i w zasadzie wszystko jest w porządku. Czytamy etykiety, sprawdzamy, no jakby robimy dobrze. No i to się wydaje, że to jest okej, bo ortoreksja może się przejawiać w taki sposób, że chora osoba na przykład szuka żywności ekologicznej, nie? I jak najlepsze jest to, ale z drugiej strony poszukiwanie tej żywności, odpowiednich produktów, eliminacja jakichś produktów staje się na tyle natrętną i uciążliwą myślą, że wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Jedzenie jest bardzo ważną czynnością w naszym życiu codzienną, dotyczy każdego z nas, każdy z nas powinien codziennie jeść i dobrze by było, gdybyśmy zastanawiali się nad tym, co jemy, ale z kolei, jeżeli pójdziemy za daleko, no to już możemy mówić o ortoreksji i to jest też dosyć trudne do zlokalizowania ten punkt, ale jeżeli to, że my szukamy odpowiednich produktów, jakiś nie jemy, obsesyjnie czytamy składy, bo nieraz i nie dwa zachęcałam do czytania składu produktów, które jemy, ale jeżeli coś powoduje, że my czytamy te składy i wolimy, nie wiem, zostać głodniej niż zjeść coś, nie mówię tu o tym, że w składzie wyczytamy produkt, który nas alergizuje i ewidentnie nie możemy tego zjeść, ale jeżeli my po prostu powstrzymujemy nasze reakcje fizjologiczne albo za dużą część naszego życia poświęcamy myśleniu, szukaniu jedzenia, wyszukiwaniu diet, nawet jeżeli one właśnie będą jak najbardziej zdrowe i polecane, czy właśnie będziemy się skupiać na jedzeniu warzyw i trzeba jeść warzywa, ale jeżeli ja cały czas będę chodziła i myślała o tym, czy ja już zjadłam odpowiednią ilość warzyw, jakiego warzywa jeszcze dziś nie zjadłam, w jakiej postaci, no to tu mówimy o ortoreksji i to też jest zaburzenie tej zdrowej relacji z jedzeniem. Myślę, że subiektywny dyskomfort psychiczny, kiedy zaczynamy rezygnować ze spotkań, na przykład, bo tam będzie restauracja i ja nie wiem, co oni gotują, jakich składników używają, to już jest alarmujące i to nieważne, jakie to są zaburzenia odżywiania, kiedy zaczynamy unikać, kiedy wyeliminujemy ogromną grupę produktów, no bo czasem jest tak, no nie wiem, jak się jedzie nad trasą, to no niestety, ale większość jest fast foodów i nie ma tam i albo będę ileś godzin na głodzie i spadnie mi poziom cukru, no albo wybiorę mniejsze zło i wybiorę no może nie najlepszą opcję, no ale coś, co wrzucę na rusz, co pomoże mi dotrwać do wieczora i wtedy zjeść dobry posiłek. I o to chodzi, tak, że osoba z zaburzeniami odżywiania w ogóle przegłodzi się,
bo to jest niezdrowe, bo to są kalorie, bo nie umiem tego skontrolować, więc znowu z umiarem, raczej bym tak powiedziała, że wszystko jest dla ludzi i od jednego batonika się nie roztyjesz, ale od jednego treningu nie schudniesz i to nie jeden produkt nas zabije, ale suma decyzji, tak, czyli jak dzień w dzień byśmy jedli fast food, tak, albo nie wiem, dzień w dzień byśmy coś robili destrukcyjnego, to to będzie miało wpływ, a nie pojedyncze jakieś tam sytuacje. A jak w takim razie wspierać dzieci i młodzież w leczeniu zaburzeń odżywiania? Wow, temat rzeka. Ale jakbym miała powiedzieć, im dłużej pracuję z nastolatkami, to myślę sobie, że słowo klucz to jest akceptacja. I ja wiem, przecież ja akceptuję swoje dziecko. I teraz wchodzimy w szczegóły, bo teraz kocham cię, ale nie posprzątałaś. Kocham cię, ale dlaczego masz czwórkę? Ona ma piątkę. Okej, to no właśnie, czy to mówimy o bezwarunkowej akceptacji? Nie, to jest właśnie warunkowa. Więc zastanówmy się, jakie komunikaty kierujemy, tak? Jeżeli, czy normalizujemy, że to jest okej, że na przykład czujesz tak, a my czasami próbujemy mówić, nie martw się, ja też tak miałam, doradzamy, umniejszamy uczucia tej młodej osoby, mówimy, że co, ty nie przesadzaj, nie jest aż tak źle, albo weź się w garść, inni mają gorzej. Okej, no są osoby, które przeżywają wojnę na Ukrainie, co nie oznacza, że moje subiektywne cierpienie teraz nagle się zmniejszyło, bo pomyślałam sobie o wojnie, tak? I właśnie słowem klucz jest akceptacja i bezwarunkowa miłość i też bliskość w relacjach. My dzisiaj jesteśmy bardzo cyfrowi, ale cyfrowość utrudnia i myślę, że będzie większa ilość zaburzeń odżywiania, depresji, lęku, bo my coraz dalej jesteśmy jako społeczeństwo od siebie i jakość relacji nam się pogorszyła, bo to, że klikniemy komuś lajka, to absolutnie nie ma się nijak do bliskości, do kontaktu, do tego, jak my możemy sobie tutaj podyskutować. To jest zupełnie inna stopa i jeżeli chcemy wspierać dzieci, no to przede wszystkim pomóc im, tak, być przy tych posiłkach, ale nie oceniać, nie szantażować, nie mówić, że trafisz do szpitala po każdym posiłku, okej, to nie oznacza, że dziecko ma nie wiedzieć, że jak będzie się godziło, to że nie trafi, ale nie musimy mu trąbić o tym przy każdym posiłku, że zostawisz tą kromkę chleba, idziesz do szpitala, bo to jest groźba, a groźba nie będzie budowała bezpiecznej, przyjaznej relacji. To jest pierwsza rzecz. Druga, no emocje, tak? Rozmowa o emocjach, o wątpliwościach, o niedoradzanie. My jako rodzice bardzo chcemy rozwiązać szybko problemy dziecka, nie pozwalamy mu być w tym, tu i teraz. To jest to, co ty mówiłaś, że nie możemy mieć smutku, bo my musimy już działać, nie? Ja nawet nie wiem, co ja czuję, ale ja już muszę coś robić. A pobyć z dzieckiem, okej, to jest trudne dla rodzica widzieć, jak nagle dziecko jest w rozsypce, ale jest to istotne, by powiedzieć, jestem tu przy tobie, możesz na mnie liczyć, poszukamy razem rozwiązań. Wiesz, ja nie wiem wszystkiego, ale pomogę ci szukać. To są magiczne zwroty, które naprawdę dają świadomość pacjentowi, że ten rodzic jest przy. W ogóle tak myślę sobie, że anoreksja to na pewno jest taką chorobą systemową i tu też warto pamiętać o tym, że jeśli mówimy o takim wsparciu, to też żeby cała rodzina wzięła w tym udział, że te choroby, zaburzenia odżywiania wyrastają na takich relacjach, na komunikacji, na emocjonalności bądź jakby nieumiejętnym wyrażaniu emocji i dlatego też myślę i tak jakby moje doświadczenie wskazuje, że jak ci członkowie rodziny się zaangażują i zaczną coś też w sobie widzieć, w całym procesie, który jest w rodzinie, to też gdzieś to tam zaczyna drgać. Ja myślę, że właśnie odpowiedzią na wiele rzeczy, o których mówiłyście, jest ten stół i moment posiłku, tylko niech to będzie bezpieczna przestrzeń. To znaczy nie, że siedzimy i liczymy kalorie i wartości odżywcze tego, co mamy na talerzu, albo rozwiązujemy wszystkie problemy i w związku z tym nasze dziecko, czy my, siadamy do stołu ze ściśniętym żołądkiem, tylko to może być takie bezpieczne miejsce, gdzie my właśnie luzujemy, odpuszczamy i wtedy mamy szansę też dowiedzieć się, co się dzieje? Jeżeli mi jest źle i partner powie, co się dzieje, czy coś się stało, to może ja nie jestem gotowa na odpowiedź dokładnie w tej sekundzie, tylko muszę zebrać myśli i potrzebuję chwili, żeby na przykład się otworzyć. Ale jeżeli mój partner powie, aha, okej, i się odwróci, to ja nie zdążę, wiecie, nie zdążę się rozgrzać. Więc moment przy stole to jest taka sytuacja, kiedy możemy
raz, że zauważyć, że nasze dziecko właśnie zaczyna mieć zaburzone relacje z jedzeniem, ale to jest moment do wyrażenia różnych relacji, do tego, żeby być razem w miłej sytuacji. To myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zapytać naszą publiczność, czy są jakieś pytania. Myślałam, że proszę może o trochę światła, będę się rozglądać, czy ktoś się zgłasza. Mam mikrofon, można pytać śmiało. A tam jest pani. Tam. Cześć, ja nazywam się Iwona i bardzo dziękuję za tę debatę. I tak właśnie mam takie przemyślenie odnośnie jakby skąd, znaczy moje pytanie, może z takim troszeczkę z wprowadzeniem, jakby skąd wynika taka znaczy przyzwolenie na wydawanie takich opinii. Ja teraz mówię o takim hejcie, bo byłam w tym tygodniu na spotkaniu, które było organizowane przez Wysokie Obcasy i Agorę i tam była Patrycja Kazadli i ja tak sobie właśnie pomyślałam o niej, że ona po prostu została tak zhejtowana w ogóle w internecie i tak sobie pomyślałam, jejku, jakim trzeba być okropnym człowiekiem, żeby takie rzeczy pisać. Jakby osoby, która jest chora. I tak właśnie chciałam was zapytać, jakby skąd w waszej opinii to wynika, że jest takie po prostu takie wielkie przyzwolenie i ten hejt taki właśnie szczególnie w mediach, no bo tak, nawet tak sobie myślę, że trudniej jest powiedzieć o sobie, na przykład tutaj siedzimy i ja, nie wiem, kogoś nie znam i mówię, kurczę, ale masz grube uda, nie? Ale tak na przykład w internecie to już jakoś tak łatwiej. I tak sobie właśnie myślę o tym kontekście polskim, bo ja mieszkam za granicą i tam w ogóle jest na przykład wielkie pytanie, to jest niedopuszczalne. Jakby od razu jest jakiś kodeks, są akty prawne, ale w ogóle ludziom tak jakby nie przechodzi to przez gardło, bo to jest takie politycznie niepoprawne. I się zastanawiam, dlaczego w Polsce to jest politycznie niepoprawne, żeby na przykład do kobiety tak mówić. Znaczy w ogóle się mówi tutaj w Polsce do kobiet bardzo okropnie, bo tak sobie na przykład myślę o tym, że do kobiety można powiedzieć babo, bo jak do pana się powie chłopie, to jest takie, wiecie, chłopie, nie? To takie klepnę go po ramieniu i powiem chłopie, nie? Weź się w garść. A jak się mówi do kobiety babo i to na przykład ja tak miałam taką sytuację na ulicy i ktoś jakby coś się stało i mówi do mnie babo, ty się przesuń. Tak sobie myślę, kurczę, koleżankami nie jesteśmy. Więc jakby, jak myślicie, skąd wynika właśnie, znaczy do brzegu, tak? Skąd wynika takie przyzwolenie na taki hejt i na te opinie? Wyrażanie tak bardzo ich otwarcie. Ja myślę, że przede wszystkim znaczy tak, patriarchat to jest coś, co panuje u nas w Polsce, ale to nie na dziś. Myślę, że na tym się nie skupiajmy. Ale odpowiadając też na, pozwolę sobie na ty mówić, odpowiadając na twoje pytanie, przede wszystkim anonimowość, jaka jest w sieci. Anonimowość sprawia i były badania też w Stanach, gdzie dzieci w Halloween zachowywały się, jak miały maski, gorzej, w sensie tam na przykład brały więcej cukierków niż powinny, ale już tak twarzą w twarz tego nie robiły, więc myślę sobie, że dużo by się zmieniło, gdybyśmy komentarze pod swoim imieniem i nazwiskiem i totalnie nieanonimowo to robili. W sensie, że musielibyśmy jakieś tam mieć, no nie wiem, logowanie przez dowód osobisty. Jestem przekonana, że połowa tych komentarzy, bo byłoby łatwiej, ludzie myślą, że nie da się nadal namierzyć. Więc to jest, myślę, że pierwsza kwestia. Druga, w social mediach mimo wszystko większy zasięg ma agresja i wrogość. I nawet był raport, o którym Facebook doskonale wie, że i nie banuje tych treści, które są pełne nienawiści, bo one robią super zasięgi, bo one nas aktywują. Zobaczcie, macie komentarze pod zdjęciem, ktoś tam słodzi, o jak ładnie, jak cudnie, jak fajnie wyglądasz w tej sukience, coś tam i nagle ktoś daje bombę, przytyłaś. Który komentarz najbardziej zaktywuje was do odpowiedzenia albo skupi uwagę? 10, który jest pozytywnych, czy ten jeden, który jest po prostu tą szpilą? No i to się dzieje w social mediach, tak, że my zwracamy uwagę na te poszczególne komentarze i to jest trochę tak jak z przeklinającym dzieckiem, nie? Jak dziecko tam, to nie będę cytowała teraz, ale da właśnie jakieś takie soczyste przekleństwo i my reagujemy, to my wzmacniamy, tak, reagując. A kiedy natomiast nie reagujemy, wyciszamy tą reakcję i tak samo dzieje się w sieci. Reagując na to, dajemy przyzwolenie. Ja miałam taką sytuację, że dziewczyna skrytykowała, myślałam, że się nie da, ale skrytykowała moje działanie, że zbierałam pieniądze na leczenie zaburzeń odżywiania, bo jak stwierdziłam, mógłby być lepszy problem, a nie fanaberia.
A moja fundacja generalnie pomaga zaburzeniom odżywiania. No i tak mówię, i słuchajcie, nagrała filmik nawet, zrobiła tyle, że nagrała filmik na YouTubie, w którym wyśmiewała, że mogłabym zmierać na coś innego, no i do brzegu. Umieściła to na moim prywatnym profilu, na profilu fundacji i na moim zawodowym profilu. Właśnie tam wyśmiewając, no i w końcu tak myślę sobie, ojeju, ale ona ma potrzeby, by być zauważona. I mówię, masz moją uwagę i co teraz? Koniec. W ogóle nie skomentowała, więc to też zależy, jak my zareagujemy, bo jeżeli ja bym zareagowała, o, weź się odczep, jesteś psychopatką, bla, 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 znaczy no, nie napisałabym tak ze względu na profesję, ale gdybym zareagowała w jakiś taki sam sposób, to by mi zapewne odpowiedziała tym samym, no i byśmy się same tak nakręciły. Jeżeli ja natomiast też wiem, jak odpowiadać, ale nie wchodząc w to i też myśląc sobie, że to, co ona komentuje o mnie, jest o niej, nie o mnie, bo my też nie potrafimy dystansować się do komentarza. Tak naprawdę ludzie w social mediach lecą przez pryzmat swoich wartości i tego, co mają w sobie, więc jeżeli ktoś uważa, że jestem za mało inteligentna, to najprawdopodobniej dostrzega to w sobie, więc to jest o tej osobie, a nie o mnie, bo ona przecież mnie nie zna. Nie, nie wiem, czy to odpowiedział na twoje pytanie? Ja jeszcze jakoś chętnie bym dodała, bo ty się odniosłaś do hejtu, ale ja w ogóle, czy do jakichś takich krytycznych opinii, ale ja w ogóle myślę, że w naszej kulturze jest bardzo duże przyzwolenie też na takie oceny, które uchodzą za komplementy, nie? Które są właśnie dookoła ciała i wyglądu. Schudłaś, które jest komplementem, no zależy dla kogo, tak? Jesteś bardzo szczupła, są osoby, które, bo tutaj dzisiaj sporo mówiłyśmy o otyłości, nadwadze, o fat shamingu, natomiast są ludzie, którzy mają niedowagę i też z tym mają problem, albo są po prostu bardzo szczupli, chudzi i też to jest komentowane powszechnie, nawet pod takim pozytywnym płaszczykiem. Więc myślę, że na to też warto zwrócić uwagę, że my w ogóle mamy dużo przyzwolenia i trochę na komentowanie i ocenianie w ogóle, i myślę, że to jest nasz duży problem. A kiedy zadałaś to pytanie, to tak sobie pomyślałam, że kurczę, że wydaje mi się, że za tym jakoś jest zawsze nasze cierpienie i że trochę jak sobie, wiecie, każda z nas mogłaby sobie przypomnieć te momenty, kiedy rzuciła jakiś jadowity komentarz, nie wiem, może wy tego nie robicie, mi się to zdarzało, niestety mi się zdarza, nawet w swojej własnej głowie, nie? Po co ja to robię, nie? Może dlatego, że poczułam się właśnie jakoś słabo ze sobą, nie? I myślę, że znowu tutaj świadomość, bo nie po to, żeby się tu wybielać, siedzę na tym fotelu i jestem ekspertką od wszystkiego i nigdy nie robię takich rzeczy. W mojej głowie pojawiają się takie komentarze i na temat wyglądu i pewnie innych cech. Staram się po prostu być świadoma, widzieć to, dlaczego to zrobiłam, z czym ja się ze sobą źle poczułam, że potrzebowałam może kogoś w głowie skrytykować, nie? Co takiego się we mnie pojawiło? Może się pojawiła we mnie zazdrość, może ta osoba ma coś, czego ja nie mam? Wow, może to jest informacja, że ja też chcę to mieć. Może sobie po to sięgnę, a może to jest niedostępne dla mnie, okej. Nie, że gdzieś tam, tak mi się wydaje, że taka mikroskala, trochę też obnażając siebie i schodząc, bo ja nie czuję się tak komfortowo na scenie i w fotelu, krąg jest mi bliższym doświadczeniem, więc tak trochę wchodząc w taką rolę, to trochę przez siebie patrząc, nie, że okej, co stoi za takimi komentarzami? I myślę, że tutaj w ogóle zwracanie uwagi na to, żebyśmy jak najmniej, wracając trochę do wyglądu, do tej obsesji piękna, żebyśmy w ogóle spróbowały jak najmniej o tym mówić, trochę się też odnosząc do tego, jak pomagać dzieciakom, młodzieży. Może zacznijmy doceniać w sobie w pierwszym rzędzie inne cechy, nie? No czasem okej, no chcemy pochwalić też bluzkę, ale może zamiast jak pięknie dziś wyglądasz, mogę powiedzieć, tak się cieszę, że cię widzę, kacha, nie? Nie wiem, bardzo jest mi miło z tobą tutaj, Ewa, czuję się bezpiecznie, bo jak zwykle fantastycznie prowadzisz spotkanie. Bardzo ci dziękuję. Pytanie z czatu od pana Jacka. Czy standardowe wyobrażenie pięknej kobiety to nie jest przypadkiem obsługiwanie męskich potrzeb względem kobiet?
A ja teraz sobie przypominam rozmowę z Moniką Bożym, która oprócz tego, że jest fantastyczną wokalistką, jest również seksuolożką. I pamiętam, jak ona opowiadała o tym, że kobiety cały czas chcą się odchudzać, bo ideał kobiety to jest rozmiar XS, szczupła talia i szczupła kobieta. A mężczyźni, z którymi ona rozmawia i jak wynika z badań, mają zupełnie inny ideał kobiety przed oczami. Tak jak mówiłaś o Marilyn Monroe, nie? Że to jest też, że nam się wiele rzeczy wydaje i tak jak przychodzimy, siadamy tu na scenie, czy nie wiem, wchodzimy też do autobusu, to mi się wydaje, że wszyscy na mnie patrzą i wszyscy coś widzą. I jakby ja patrzę na siebie zupełnie innym okiem, które mi się wydaje, że coś tam. Najprawdopodobniej to wszystko jest nieprawdziwe, co mi się wydaje, że inni myślą na mój temat. I jeżeli ja mam, nie wiem, dziurę czy plamę na spodniach, to najprawdopodobniej tylko ja o niej wiem, ale mi się wydaje, że wszyscy patrzą na tę plamę. I też wydaje mi się, że my kobiety sobie uzurpujemy wiedzę na temat tego, co się podoba mężczyznom i prawdopodobnie, jak właśnie pokazują badania, nie do końca się to pokrywa i jest zbieżne. A to są zniekształcenia poznawcze, że my wiemy, co ktoś myśli. Czyli czytamy komuś w myślach. Nie, moje panie, my nie wiemy. My się domyślamy, a domyślamy to nie jest związane z faktem. I żeby nie było, każdy z nas ma zniekształcenia poznawcze. To nie jest personalne, tylko znowu możemy decydować, jakie natężenie tych myśli mamy, tak? Bo tak jak powiedziałaś, założenie, że inni myślą tak jak ja, jest też zniekształceniem poznawczym. I mamy to, co wybory. Kto głosował na tych? I to zawsze niezależnie, na kogo głosujemy, to ci zwolennicy jednej partii zastanawiają się, kto na tą drugą i vice versa. I to jest przykład właśnie tego, jak my myślimy, że inni myślą tak samo. I tą bańkę mamy właśnie też w social mediach, że widzimy osoby o określonym pięknie albo którzy myślą tak samo, więc jak spotykamy się z cudzą opinią, to nagle jesteśmy zdziwieni, my nie umiemy dyskutować, tak? bo otaczamy się osobami, które myślą podobnie jak my. Nie? A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że z całą pewnością też mówiąc o tym, co się różnym osobom podoba, pewność siebie jest bardzo często odbierana jako cecha atrakcyjna. Więc nieważne de facto, jak ja wyglądam, bo może osoba, która na mnie patrzy, nie zwraca, jakby dla niej nie jest to kluczowe, ale ważne jest, że ja jestem pewna siebie, wyprostowana mówię z jakąś swobodą. I to jest coś, co wiemy z dużym prawdopodobieństwem, że właśnie to jest taka cecha odbierana jako atrakcyjna. Czy jakieś pytania jeszcze z widowni? A my odpowiedziałyśmy na pytanie pani Najecka. Właśnie to było pytanie, Tak, jeszcze raz może w takim razie, zaraz przejdziemy do pytania. Natomiast jeszcze jedno pytanie, jeszcze raz pytanie pana Jacka, czyli czy standardowe wyobrażenie pięknej kobiety to nie jest przypadkiem obsługiwanie męskich potrzeb względem kobiet? To ja wysyłam wielkie serduszko panie Jacku do pana i bardzo dziękuję, bo jak dla mnie akurat ta nasza dzisiejsza rozmowa, ta debata jest o patriarchacie i który krzywdzi nas wszystkich, kobiety, mężczyzn, osoby niebinarne. I trochę też jak mówimy, my myślimy, że mężczyźni chcą też tych szczupłych, nie wiem, uwielbiają te szczupłe kobiety, ale to Marilyn Monroe tak naprawdę, to wiecie, to mi się pojawia takie pytanie, i co z tego? Ja? To, jak ja się ze sobą czuję, ja wiem, że łatwo powiedzieć, bo musimy się przekopać przez właśnie bardzo wiele różnych przekonań, przez kulturę, przez te zdjęcia w magazynach, wiadomo, o tym dzisiaj cały wieczór rozmawiamy, ale trochę co z tego, bo nie wyeliminujemy tego i tak jak tutaj wspominałyście o tych ewolucyjnych wątkach związanych z pięknem, tak one są. I też nie udawajmy, że tego nie ma. Tyle tylko, że my mamy wpływ na to, jak my się wobec tego ustawimy i też gdzie my to postawimy w swojej hierarchii ważności, ważnych spraw w naszym życiu. I
Tego dzisiaj jakoś mi się nie udało powiedzieć, a bardzo by mi na tym zależało, że nasz obraz siebie, to tak trochę z mojego kawałka pracy przez ciało, to nie jest tylko to, jak my wyglądamy, choć to też. I to też jest bardzo ważne. Jak my wyglądamy, jak inni nas postrzegają, okej. Ale to też jest to, co nasze ciało odczuwa, co ja odczuwam w tej chwili, że czuję, że bije mi serce, bo mówię o czymś dla mnie ważnym. I to jest właściwie przyjemne to poczuć, że czuję ciężar mojego ciała, który opiera się i daje mi podparcie i że słyszę mój głos, który pozwala mi się wyrazić w tej chwili, nie? Że moje ciało jest też o innych rzeczach i budowanie kontaktu właśnie z tym odczuwaniem, wracanie do tego, trenowanie tego, odbudowywanie tego, co dla nas w ogóle jest bardzo naturalne, tylko my się od tego oddalamy, jest też formą radzenia sobie z takim zbalansowaniem tej potężnej dysproporcji, w której to zewnętrzne oko, wygląd i ocena mojego wyglądu wiedzie prym. I to też chciałabym jakoś bardzo podkreślić. A pana Jacka, kłaniam się panie Jacku, dziękuję bardzo za to pytanie. To pytanie z widowni poprosimy. Ja mam jeszcze jedno, bo ty, Kasiu, powiedziałaś, że właśnie akceptacja siebie jest taka właśnie bardzo ważna i że ona też jest jakby tak dobrze widziana. I mi teraz przyszło do głowy, że ja kiedyś jechałam autem i słuchałam takiej audycji w radiu i tam, co mnie straszliwie zdziwiło, że Polki w ogóle wypadają jako, nie wiem, czy to jest pierwsze, czy bardzo jakby, no... Najgorzej w Europie. Tak, najgorzej, jeżeli chodzi właśnie o taką samoakceptację i wiarę w siebie. I jakby mocno się w ogóle nad tym zastanawiałam, z czego to wynika, ale moje pytanie jest bardziej, znaczy już trochę powiedziałeś się o tym, natomiast jak kobiety same siebie mogą wzmacniać i jakby co mogą robić, bo to się zaczyna pewnie od tych małych dziewczynek, zaczyna się od tego, że jakby, że te opinie takie jakby pozwalamy sobie gdzieś wydawać i tak dużo mówimy takich pejoratywnych rzeczy, ale jakby co możemy jakby z waszego doświadczenia, jakby co działa i co można jakby tak jedna kobieta drugiej kobiecie, jak może zrobić dobrze w takim sensie, tak, że ją po prostu wzmocnić. Ja myślę, że właśnie to jest takie bycie dla musi to wyjść od siebie, że ja jestem dla siebie dobra po prostu. Ja sobie mówię miłe rzeczy, myślę o sobie miło. Uczę się, pracuję, na przykład, żeby nie oceniać, nie krytykować siebie, nie krytykować innych, nie obwiniać siebie za różne rzeczy. To właśnie to tak pączkuje i się rozszerza i możemy tym zarażać inne kobiety i możemy właśnie się spotkać i powiedzieć, że fajnie ci widzieć, stęskniłam się za tobą, a możemy też powiedzieć coś o wyglądzie, już nie mówię nawet negatywnie, nie? Że jakby możemy w ogóle zapytać, co ciebie ostatnio ucieszyło i to generuje zupełnie inne myśli w człowieku. A ja zachęcam, zamiast mówić czego nie, na przykład jeżeli chcemy zwrócić uwagę na wygląd, fajnie skompletowałaś ciuchy, bardzo kreatywnie. I w tym momencie komplementujemy nie wygląd, ale komplementujemy umiejętności. Tak, fajnie, to co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, tak? Nie myślałam o tym w ten sposób. Jeżeli ja mam na przykład zamiast starania się nie oceniać, bo wtedy więcej ocen włazi do mojej głowy, staram się, jeżeli widzę kogoś na ulicy, który dla mnie abstrakcyjnie wygląda, to sobie myślę, wow, ale ma odwagę, że tak wyszła, bo ja bym tak pewnie, znając życie, nie miała odwagi. I to zmienia podejście, w jaki patrzymy na innych. Ja też weryfikuję, czy to, co mówię do siebie, powiedziałabym komuś. Jeżeli nie, to tego nie mówię do siebie. Staram się też mówić to, jakkolwiek nie zabrzmi dziwnie. Lubię mówić do siebie, na przykład jak jadę autem, patrzę sobie w oczy, czy na przykład w lusterku w domu, mówię, że Ola, wykonałaś dobrą robotę. I nie mam rozdwojenia jaźni, nie żadnych zaburzeń. Po prostu mówię sobie coś miłego, albo wierzę w ciebie, dałaś radę, mówię, wydymałaś bulimię, to kurde już, z czym ty nie dasz rady. I to sobie mówię na głos, tak? I to powoduje, że ja nie szukam wtedy wzmocnień na zewnątrz, tak? Nie chodzi o to, że nie potrzebujemy wsparcia, bo każdy z nas go potrzebuje, ale dajmy je też sami sobie, bo my możemy być osobą, do której możemy zwrócić się o pomoc, która może rozwiązać nasze problemy, która może być też wspaniałym przyjacielem, tak? I jeżeli my nie potrafimy budować relacji ze sobą, to będziemy uciekać w pracę, w ćwiczenia, w różne role po to, żeby właśnie unikać. I to myślę, że jest czymś, co może nam pomóc i jest też
pracą jak najbardziej, żeby nauczyć się spędzać czas, właśnie patrzeć na siebie łagodnie, odczepić się od siebie, powiedzieć, że mam fałdę, no i życie mi się nie skończyło, tak, nikt tego nie widzi. I dbać o komfort, bo tego chyba też nie powiedziałyśmy, że my wybieramy ciuchy, które mają pasować, a potem one wiszą w szafie, bo są cholernie niewygodne, tak? I mamy przydasie do remontów, a to jest na specjalne wyjście, a potem chodzimy i tak w komfortowych ubraniach, więc zadbajmy o ten nasz komfort, tak? Po co wciskać się w rozmiar 36, jeżeli czujemy się w tym okropnie, to zadbajmy o to i ubierzmy ubranie, które do nas pasuje. No jeżeli auto jest za małe do naszych potrzeb, to nie chlastamy sobie nóg, tylko kupujemy większe auto. Więc po co mamy chlastać sobie ciało, żeby wpasować w jakiś rozmiar, jak nikt na ulicy i wszyscy mają za przeproszeniem to w dupie, tak? Czy ty masz S, XS, tylko widzą to, czy to, jak to na tobie leży, tak? I czy to jest L-ka? Ludzie naprawdę tego nie widzą, dopóki oczywiście nie będziesz tego pokazywała. No i jeżeli coś jest po prostu przymałe, to będzie zwracało uwagę, więc jest dużo rzeczy, które możemy zrobić dla siebie, a których nie robimy, bo próbujemy się gdzieś tam wpasować, myśląc, że panom to się spodoba, a panowie też, na przykład kobiety, nie wiem, czy miałyście kiedyś, że wolę mieć zgaszone światło przy seksie, bo on zobaczy moje fałdy. Zapytajcie się panów, ile oni tak naprawdę widzą, wtedy ja wam gwarantuję, że oni nie widzą żadnych fałd i żaden mężczyzna nie wpadnie na to, że może ustawię się tak, to mój brzuch będzie wyglądał na bardziej płaski. I nie chcę, żebyście podnosiły ręki. Zostawię was z tym pytaniem. Ile z was miało takie pytanie, jak wyglądacie nago, tak? I jak próbujemy to zamaskować? Oni w ogóle na to nie zwracają uwagi. I wy pewnie też w większości wypadków raczej nie zwracacie na to uwagi, czy jego ciało wygląda jak, nie wiem, u greckiego boga, tak, czy na rzeźbach, więc... Ja bym jeszcze dodała do twojego pytania, myślę, że takim ważnym elementem takiego zatroszczenia się o siebie i takiego spojrzenia na siebie z innej perspektywy w moim poczuciu jest taki trening uważności też, czyli w ogóle poczuć siebie, zobaczyć, gdzie ja jestem, zrobić tak zwaną swoją stopklatkę. W każdej najbanalniejszej nawet chwili dnia siedzę na tym fotelu, mi już pośladek tutaj troszkę mnie boli, tak? Ale czuję, że ja tu jestem, potem będę wracała samochodem do domu, deszcz padał, stukał mi o szybę. Chociażby podczas jedzenia też można to ćwiczyć, tak? Jem posiłek, otwieram go i zamykam go, czuję, że jem, jestem z nim, więc i w każdej chwili się tak zatrzymać, że ja tu jestem, ja to czuję, jest mi przykro, jest mi wesoło, jest mi dobrze, jest mi źle, jest mi zimno. Zatrzymać się, to jest takie małe, drobne rzeczy, które potem krok po kroku powodują, że łatwiej będziemy wyłapywać to, że o, Kasia mi powiedziała komplement, przyjęłam go, bo jestem uważna tu i teraz na to, co się dzieje dookoła mnie, a nie pędzę, nie lecę, nie jestem w tych bodźcach, tudusach, taskach. Tylko tak sobie siadam i pozwalam sobie zobaczyć, co mi świat wysyła. Aha, przeszła tutaj obok mnie dziewczyna, nie wiem, na przykład. Jestem w ogóle taką zwolenniczką takiego eksperymentu, żeby udowodnić nam właśnie, jak nam się tylko wydaje, że świat na nas patrzy. Tak jak ty powiedziałaś, naprawdę ludzie mają nas w dupie. Czy ja przejdę w shortach obok, tej osobie może się wydawać, że no tak, i teraz pół osiedla mówi o tym, że Daria przeszła się w shortach. A jakbym się przeszła, ktoś zapytał obok, czy widziałeś, że Daria przeszła się w shortach, to ktoś powie, nie wiem, bo ja idę po chleb i ja się zastanawiam nad tym bardziej. I chociażby ta uważność też może pozwolić na to, żeby zobaczyć mijającą kobietę nas na ulicy i pomyśleć sobie, Boże, albo właśnie kreatywnie się ubrała, albo w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, albo ktoś nie zwrócił uwagi na mnie, jak przeszłam i nagle, aha, no tak, faktycznie mam mnie to gdzieś. Uważne jedzenie też pomaga, tak. Uważność pomaga w zdrowej relacji z jedzeniem, tak. Bo jak my pędzimy, to my nierzadko też w ogóle się przejadamy i my na przykład nie potrafimy zrozumieć, kiedy jest nasycenie, tak? A to jest kluczowe, by utrzymać prawidłową masę ciała i generalnie też zdrowo się odżywiać, tak? Nie przejadając się, to też wpływa na samopoczucie, no bo nie ma osoby, która zje za dużo i nagle czuje się, o, teraz mogę wojować światem, raczej tam dogorywamy, bo poziom cukru jest już tak wysoki, że musimy to postrawić. I to jest też ważne, aby troszkę zwolnić i dużo osób uważa, a tam takie tam chrzanienie psychologów, że to w ogóle strata czasu na to, tylko że jeżeli nie jesteśmy uważni,
to nie potrafimy zareagować właśnie stawiając granice, nie jemy adekwatnie, nie reaguję, kiedy mnie boli i ciało jest bardzo mądre i komunikuje się z nami tak, aż go słuchamy i jak ignorujecie ból, to ból staje się tak duży, aż w końcu wam coś trzaśnie, nie ma mocnych na to, więc albo będziemy łapali szybciej z poszanowaniem dla ciała, a ciało macie jedno, więc tak jak auto jeździmy na przegląd, tak, i dbamy o to, by ono służyło nam jak dłużej, no i ciała no, nie odbudujecie, tak, więc pewne krzywdy i rany już zostaną. Tak i tu postawiłabym krok. Ja jeszcze to jeszcze nie wiem. Ja tylko 30 sekund. Wykorzystam zaproszenie, bo jak powiedziałaś o ubraniach za małych, to pomyślałam, że w przyszłą sobotę o 15 Kobiety bez diety organizują piknik, podczas którego będziemy po pierwsze otaczać się kobietami, które są właśnie miłe, mam nadzieję, że będziemy się wspierać, a nie sobie dowalać, więc stworzymy taką bezpieczną przestrzeń, w której będzie można popracować z Zuzą, z ciałem. Będzie można też popracować nad naszymi przekonaniami i będziemy zbierały ubrania, które trzymamy w szafie, takie właśnie za ciasne, bo do nich schudnę albo pewnie w nich będę ładnie wyglądać. Zbieramy te wszystkie ubrania i przekażemy je kobietom, dla których może będą luźniejsze i którym one się bardziej przydadzą. A ja poprowadzę warsztat dotyczący uważności na ciało, bo tym się zajmuję i to jest naprawdę fantastyczna droga do tego, żeby tę uważność w innych sferach budować. Więc dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Za tę rozmowę. Dziękuję państwu, paniom, które są tutaj z nami. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli transmisję tego spotkania. No i mam nadzieję do następnego razu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.